Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy ciasto krokodyle oczy. Jest to takie dosyć skomplikowane ciasto, ale efekt końcowy jest świetny. Potrzebować będziemy na ciasto kruche 3 szklanki mąki pszennej, szklanka o pojemności 250, szczyptę soli, pół szklanki cukru, 2 łyżeczki proszku do pieczenia, 3 żółtka, 25 deko stopionego masła i zarabiamy ciasto. I tutaj jeszcze mam jedną dużą łyżkę kakao, ale to dopiero później. Ciasto zarobię i podzielę na 2 części. Do jednej części dodam kakao. Jednak to chyba będzie rękoma najlepiej zarobić tak. Jedną część ciasta wyłożę do formy, połówkę ciasta, a do drugiej połówki dodam kakao oraz łyżkę śmietany. Tak, ciasto już mam zarobione, więc starajmy się połówkę wyłożyć do formy. Rozprowadzi po całej powierzchni, a tutaj dodaję kakao i kwaśną śmietanę. Dodajemy śmietanę tak nie do końca 2 łyżki, ponieważ jest to uzależnione od wielkości jajek. Lepiej porcjami dolewać. To ciasto będziemy wałkować, więc ono musi mieć odpowiednią konsystencję, ale nie możemy tej śmietany nalać za dużo, żebyśmy po prostu nie mieli tego ciasta za rzadkiego. Tak, ja mam idealną konsystencję, zarabiam ciasto i podzielę na 5 części. Mamy jasne ciasto, a tu mamy ciasto z kakao. I teraz podzielę na 5 części i będziemy wałkować. Ja sobie zrobię taki wałek. I podzielę na 5 części. I będziemy to wałkować. Tak. Mamy tak. I deskę opruszam mąką i rozwałkuję na długość naszej formy. Musi to być ten wałek tak jak długość formy. Pamiętamy o podsypywaniu mąki. Tak. Wałkujemy. Nie wiem, czy to będzie już. No powiedzmy, że już. I smarujemy to ciasto marmoladą. Ja tutaj mam 5 łyżek marmolady. Smarujemy powierzchnię i zwijamy taką rolatkę. Tak. I później ułożymy na tak, w ten sposób zrobię z 5 częściami ciasta, a tutaj
w formie wyłożę całą powierzchnię. Ja po prostu to rękoma ugniotę. Gdyby okazało się, że ciasto jest zbyt sypkie, dokładamy kwaśnej śmietany lub jedno żółtko. To jest uzależnione też od wielkości jajek. Tak, już mam ciasto przygotowane, wyłożone i teraz tą rolatkę układam w formie. I tak zrobię z pozostałymi rolatkami. I tak przygotowane ciasto wędruje do piekarnika na około 50 minut w 170 stopniach. Później przygotujemy krem i biszkopt. Ciasto mamy w piekarniku, a teraz przygotujemy krem. Na krem będziemy potrzebować 25 deko masła, masło o temperaturze pokojowej, jeden budyń bez cukru 40 gram, 3/4 szklanki cukru i 1,5 szklanki mleka, szklanka o pojemności 250. Budyń, jedną szklankę mleka gotuję, a budyń wsypuję do pół szklanki mleka, rozprowadzam i zawiesinę budyniową wlewam na gotujące się mleko. Gotuję 2 minuty i mieszam. Ja na sam koniec dodaję cukier, ponieważ ten cukier, ten krem się lubi przypalać. I ja zawsze daję na koniec. I teraz gotujemy budyń, aż będzie gęsty. Mieszamy, pamiętamy o mieszaniu. Budyń już mamy gęsty, ugotowany. Tak jak wspominałam, na koniec dodaję cukier, mieszam i budyń należy ostudzić. I później będziemy dodawać po łyżce zimnego budyń i ucierać krem. Ciasto z rolatkami już mamy upieczone. Teraz przygotujemy biszkopt. Potrzebować będziemy 3 duże jajka, 4 łyżki mąki pszennej, 1 łyżkę mąki ziemniaczanej, 0,5 łyżeczki proszku do pieczenia i 4 łyżki cukru. Białka ze szczyptą soli ubijam na puszystą masę. Białka już mam ubite z cukrem i szczyptą soli. Dodaję żółtka i ubijam. Tak, masę jajeczną już mam ubitą. Dodaję obie mąki i proszek do pieczenia i teraz ciasto delikatnie mieszam takim ruchem półokrągłym i biszkopt wyłożymy do formy o wymiarach takich samych jak piekło się ciasto, 17 na 27 cm. I biszkopt będziemy piekli około 20 minut. Na złoty kolor pieczemy biszkopt. Tak. Wyrównujemy całą powierzchnię i biszkopt wędruje do piekarnika. A później złożymy ciasto.
Ciasta już mam upieczone studzą. Biszkopt pięknie wypieczony. Kruche ciasto z rolatkami również. Masło utarłam do białości. I teraz dodaję po łyżce zimnego budyniu i ucieram na puszysty krem. Ciasta mam ostudzone i biszkopt i kruche. Krem mam puszysty. I teraz krem wykładam na kruche ciasto, a niewielką ilość zostawiam na wierzch. Niewielką ilość. Rozprowadzam po całej powierzchni. I teraz nakładamy na ciasto biszkopt. Dociskamy. I wierzch smaruję pozostawionym kremem. Krem jest piękny, puszysty, bardzo smaczny. I też rozprowadzam. A wierzch posypię startą czekoladą. Ciasto damy do lodówki na minimum 2 godziny. I tak ciasto, krokodyle oczy wędrują do lodówki. I tak oto wygląda ciasto. Krokodyle oczy. Ukroimy kawałeczek. Tak wygląda przekrój. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Ciasto, krokodyle oczy.